Najważniejsze są te trzy postacie, które malujemy w środku, czyli Matka Boska, Święty Józef i Dzieciątko. Zajmują oni zawsze centralne miejsce w każdej szopce, ale w szopce krakowskiej zajmują miejsca niedużo, ponieważ cała reszta to jest ogromny pałac i mimo, że Dzieciątko zawsze jest pokazywane w żłóbku zgodnie z pismem i w żłóbku leży na sianie, a Matka Boska ma zawsze tą samą niebieską sukienkę, siedzi przy żłóbku, złożywszy ręce. A Święty Józef ma ten sam kij pasterski i długą brązową szatę i pilnuje żłóbka z drugiej strony. To cała scena dzieje się w niesłychanie bogatej, a nawet można powiedzieć takiej trochę teatralnej scenerii, ponieważ budowniczowie szopek krakowskich prześcigają się w tym, żeby szopka była jak najbardziej ozdobna. Nie żałują ani kolorowego papieru, ani złotej folii. Wszystkie kolory tęczy są używane do budowy szopki, a za wzór architektury służą krakowskie kościoły. Ale nigdy nie są one dosłownie przedstawiane. Zawsze gdzieś tam troszkę ozdób jest dodane. I mimo, że w oknach stoją anioły, a do szopy przychodzą pasterze, jest to w dalszym ciągu ten sam dla wszystkich doskonale rozpoznawalny, na przykład Kościół Mariacki. A w całej Polsce wiadomo, że Kościół Mariacki ma dwie wieże, każda innej wysokości. Więc tam, gdzie powstaną już ściany, takie jak we wszystkich krakowskich kościołach, czyli zrobionej ręcznie cegły, a okna zakończą ostre łuki, wykonywane z kamienia, którego wokół Krakowa jest mnóstwo, więc mistrzowie sztuki kamieniarskiej mieli na czym pracować. To nad głównym budynkiem, nad główną nawą, pojawią się znane wszystkim dwie wieże. I teraz pytanie, po czym poznajemy, że te wieże są z Krakowa, inne niż wszystkie inne na całym świecie? Ano po tym, że każda jest innej wysokości. A czemu? Myślę, że możemy się spokojnie kierować krakowską legendą. W każdej legendzie jest ziarno prawdy, a ta krakowska jest wyjątkowo ciekawa. Opowiada ona o dwóch braciach budowniczych, którzy budowali razem.
ale jeden zawsze chciał być trochę lepszy od drugiego. I w chwili, kiedy zaczynali, postanowił, że jego wieża będzie szersza. Wtedy zrobi ją wyższą. Niestety sztuka mu się nie udała. Wieża się zawaliła. On sam został ukarany za swoją niezdrową ambicję. I dopiero po wielu latach zwieńczono wieżę takim zabawnym, barokowym hełmem, który troszkę wygląda jakby mógł być na głowie jakiegoś strażnika. A druga piękna, smukła wieża wspinała się do góry i wspinała, aż została zwieńczona przepiękną iglicą. A ta iglica jest z kolei zwieńczona jak wieńcem złotą koroną. A ta korona jest symbolem miasta Krakowa. I każde krakowskie dziecko wie, że tam na wieży jest złota korona. Wieże przypominają Kościół Mariacki. To jednak fantazja naszych budowniczych, którzy mi, jak wieść niesie, byli po prostu bezrobotni zimą murarze, skrowodrzy. Ta ich fantazja nie zna granic. I przerabiają sobie do woli wszystkie te budowle po swojemu, po to, żeby dzieciątko miało jak najpiękniejszy pałac zamiast nędznej szopy. Taka krakowska tradycja, chęć, żeby wszyscy mieli to, co najpiękniejsze. Bo my w Krakowie bardzo lubimy piękne rzeczy, lubimy piękne stroje. Nasze gorsety są bardzo bogate. Nasze czapki są ozdobione pawimi piórami. Niekiedy wyższymi niż sama czapka. I z tego właśnie Kraków słynie. Z tej, jak to się mówi, paradności. Bardzo wiele krakowskich budowli jest zwieńczonych dachami z blachy. Bardzo niewiele z nich ma takie same jak przed wiekami dachy z dachówki. A to dlatego, że Kraków trapiły pożary. A pożary, tak jak w niedawnym pożarze katedry Notre Dame, przede wszystkim zajmują konstrukcję, na której wsparty jest dach. Więc jeśli chcemy, żeby dach przetrwał, musimy po prostu nakryć go blachą. I wtedy zarówno katedra nasza przepiękna, jak i pomniejsze kościoły mają szansę przetrwać następne pożary, oby ich było jak najmniej. Ale jeśli ktoś by chciał zobaczyć, jak wyglądały dawniej w Krakowie dachy i spróbować sobie wyobrazić to przepiękne miasto w czasach średniowiecza, może zawsze udać się na plac Świętego Ducha, który znajduje się niedaleko znanego wszystkim Teatru Słowackiego. I tam na tyłach stoi niewielki kościółek. Niewielki, ale wyjątkowo piękny, a ja mam do niego szczególny sentyment, ponieważ jest to kościółek, w którym śpiewam w chórze muzykę z dawnych wieków. I cóż w tym kościółku jest szczególnego? Dwie rzeczy są szczególne. Po pierwsze, nakryty jest on prawdziwym średniowiecznym dachem, którego na szczęście nic jeszcze nie zniszczyło. Możemy więc podziwiać go i uczyć się na jego przykładzie, jak wyglądały średniowieczne kościoły. A po drugie ma
przepiękne sklepienie, które jest w kształcie drzewa. Po środku stoi wielka kolumna i z tej kolumny rozchodzą się na boki gałęzie. A na tych gałęziach wsparta jest cała konstrukcja dachu. Serdecznie polecam, zwłaszcza, że w kościele Świętego Krzyża na ścianach znajdują się malowidła z najrozmaitszych epok. Najstarsze z nich są z czasów średniowiecza, bo sam kościółek też pochodzi z roku około 1300, ale są też renesansowe freski, a nawet kościół ma swoją historię związaną z naszym wspaniałym Stanisławem Wyspiańskim. Stanisław Wyspiański został poproszony przez księży, którzy zajmowali się kościołem, o to, żeby pomalował nudne białe ściany, tak jak to zrobił w kościele franciszkanów. Więc, jak porządny artysta, postanowił sprawdzić, czy któryś z jego poprzedników, też artystów, nie namalował czegoś w dawnych wiekach na ścianach. I po zdrapaniu białej farby rzeczywiście znalazł tam bardzo dużo malowideł. Był nimi zachwycony, zrobił z nich kopie na wielkich kartonach, przynosił je do domu, podziwiał, potem odrysował je i zrobił bardzo piękny projekt odnowienia kościoła Świętego Krzyża tak, żeby wyglądał dokładnie jak w czasach średniowiecza i renesansu. Losy potoczyły się trochę inaczej i malowidła odnowił ktoś inny, a zupełnie niedawno były one znów odnowione przez następnych konserwatorów, malarzy. Więc możemy w tej chwili, wchodząc do tego kościoła, mieć złudzenie, że przenosimy się w dawne wieki. A jeśli na dokładkę będzie to w czasach Bożego Narodzenia, to może się zdarzyć, że ja wraz z moim zespołem będziemy akurat śpiewać słynną kolędę, która zachowała się w nutach w niedalekich Staniątkach pod Krakowem. Dzieciątko się narodziło. Wszystek świat ucieszyło. Weselmy się, radujmy się na to nowe lato. Przyjął na się człowieczeństwo, co znaczyło jego bóstwo. Weselmy się, radujmy się na to nowe lato. I teraz moja ulubiona zwrotka. Poznał ci to wół i osieł, iż to był niebieski poseł. Czyli pojawiają się w tej kolędzie moje ulubione postacie, których nie może zabraknąć w żadnej ze scen Bożego Narodzenia. Klęczący gdzieś w głębi i chuchający ciepłem na zmarznięte dziecko wołek i osiołek. I jeżeli wam powiedzą, że ani wołka, ani osiołka w Betlejem nie było, nie wierzcie. W końcu skąd oni mogą to wiedzieć? Przecież ich też tam nie było.